witam wszystkich bardzo serdecznie, witam was w Szlagierach i Wicach, witam w kolejnym odcinku, witam po świętach. Nasz gość już się rychtuje, ale ja mam do was mało niespodzianka. Pójdźcie ze mną, obejrzycie się, co mamy dobrego. Tak jak ich padł, mamy narychtowaną taką niespodzianka, pozytywną niespodzianka, bo jest z nami pani Ewa z firmy Berger. No i widzę, że rychtujesz num sam jakiś dobroci. Co to jest? To jest schab? To jest schab ze śliwką. Schab ze śliwką. I powiedz tak pokrótce naszym widzom, jak się to rychtuje, żeby się też mogli w domu coś takiego zrobić. Bardzo prosta sprawa. Musimy sobie wydrylować dziury w schabie i nadzieć to śliwkami, z góry przyprawić fajnie solą, pieprzem i ziołami. Zioła, jakie się lubi. Wiesz, jaki ja mam zioła w domu? Swojski zioła się robi taki prowansalski, no oczywiście quasi prowansalski, bo tam w Prowancji to może ani nie było, ale ja się mam swój rozmaryn, swoja bazylia, wiesz, swój lubczyk i to się wszystko susza, gnieta się to potem, razem z cerą to gnietymy, no i myślę, takimi ziołami by to też szło posuć. No i co, jak to już jest posute, związane, Związane, no bo u góry też są śliwki położone, do piekarnika, do żaroodpornego naczynia i do piekarnika. Do piekarnika, do żaroodpornego naczynia, wiela się to piecze? 2 godziny. 2 godziny, aże, no to będzie dobre. I to się idzie normalnie w domu zrobić, przykładowo na niedziela, tak jak no, dzisiaj. To jest bardzo dobre danie. To ją teraz taka propozycja, że my się to wrażymy do piekarnika, upiekiemy to i obejrzymy potem, jaki to będzie. Jakie będą efekty. Zaraz się przekonamy, jakie będą efekty, bo piekarnik już mamy rozgrzoty, taki fest wielki piekarok. Wciepujemy to, wrażujemy do piekaroka i za chwilę wracamy. Oh, yeah, życie fajne, yeah.
obejrzeliśmy ta piękno pieśniczka, ale taką mamy piękno pogoda, że Josie wyszedł troszkę przewietrzyć. Nasz gość pije kawa, a jo idę obejrzeć, co tak fajnie tam w środku wonio. Mamy to już gotowe, ja upieczone. Ja, gotowe. Dobra, to jest ten schab, on jest teraz cały zapieczony. My to tu już tak mamy przyrychtowane, choćby szło to zaraz jeść. Zaraz przejeść. Ale myślę, że możemy się obejrzeć, jak to w środku wygląda. Idzie to przekroć? Oczywiście, zaraz wam pokażę. I powiedziałam wam na początku, że to jest śliwka suszona w środku. Ale to jest kalifornijsko, czy jakoś tak normalnie? Kalifornijsko. Dobrze, że poznał jednak. Ja też wiele co już wiem, nie? I to się przekryjemy. Dobrze, że mam taki ostry nóż, wiesz? No. Tak to wygląda w środku. Z tą śliwką kalifornijską suszoną taki schab. Nie. Dobra. I to normalnie idzie... same jeść. Same to wyjdzie. To To jest najlepiej. Toż my was bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście się coś takiego w domu przyrychtowali. A jakbyście nie wiedzieli jak, to na pewno wam pomogą w bistro firmy Berger. Kaj bardzo serdecznie też zapraszamy. Chłop jedzie pociągiem z Turcji, im wlazuje celnik do przedziału, kontroluje te bagaże. Pyta się tego chłopa, a tu co pan ma? A chłop go do futer, do królików. Ten celnik to otwiera go, dodać, to jest najlepsza turecka kawa. A chłop go do, jak nie będą chciały, to niech nie żerą. Jak widzicie, jest już z nami nasz gość, czyli Grzegorz Stasiak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam telewizor, witam ciebie, Pawle. Kawa żeś już pił? No, szluknął, że się... Dobro kawa mają, prawda? Bardzo dobro kawa polecam wszystkim. Tako dobro kawa mają w zakątku pod teatrem w Rybniku, kajmy dzisiaj są. Oczywiście chodzi o Teatr Ziemi Rybnickiej, jakby się kto zastanawiał. Powiem tak szczerze, to już jest moja czwarta kawa tu i wszystkie cztery są super. A wszystkie cztery żeś taki same? A nie podsłuchuj, skuli ciebie tak długo sam siedza, że czwarta kawa pijali. Powiedz sobie, długo to zaraz będziemy gadać o tym, jak tyś już długo jest na estradzie i na scenie. Wiele to już jest lot. Paweł, masz kalkulator, bo ja nie policzę. Kaś mi się znot, ale na palcach spróbuję. 1997, nie? A no, 2015... To jest 18 lot. 18 to jakby się lot, ktoś tak urodził... To się richtig dobry. No. To będzie pełnoletni. To będzie pełnoletni, tak. To od czego się zaczęła twoja przygoda z estradą? Zaczęło się od zajęcia drugiego miejsca po naszym, czyli po Śląsku. Mm-hmm. Pani Maria Pańczyk i Maciej Bakier nie prowadzili tego domu po Śląsku. To była piąta wtedy edycja. No i zdobył drugie miejsce. Mm-hmm. Tam o praniu godów. Pozdrowię wszystkich rybniczan, którzy też wtedy brali udział akurat w tych eliminacjach, bo tam dość silna ekipa była. Nie gorszcie się, że ja był tam wtedy, no ale... Takie jest życie. Także pozdrawiam wszystkich, co brali tam udział. I potem zaraz, za miesiąc czy za dwa, został zaproszony tu na turniej gawędziarzy. Mm-hmm. No i tu też oczywiście dostał wyróżnienie, pierwsze wyróżnienie. No i tak się Paweł zaczął. I podać dalej. Godaj dalej, bo to mnie właśnie fest interesuje, bo wiesz, od turnieju, od konkursu do tego, żeby być na estradzie i jeszcze takim rozpoznawalnym, to jednak trochę może upłynąć i czasu, i roboty. A u ciebie to tak było dość wartko. Ja, Paweł, bo to było dla mnie szczęście, nie? I to było marzenie. Chyba marzeniem jest każdego, czy co drugiego człowieka, żeby zaistnieć w telewizji, mm-hmm, we filmach i tak dalej. Ale kiedyś mi taki starszy człowiek bardzo mądre powiedział przysłowie, że szczęściu trzeba dopomóc, nie? A jakby ja się siadł i teraz czekał, no, dzwońcie, nie? Wiercie mnie. Więc maraton uśmiechu był następny etap, Kerych też wygrał, wtedy jeszcze Czajka prowadził, a Kabaret Elita byli jurorami, ale to ja się zgłosił na casting, mm-hmm, nie? No i tamże w tym maraton wygrał i potem przyjechał, to tam rok trwała ta przygoda z maratonem uśmiechu. No z maratonu uśmiechu mi się tak poszczęściło, że pan Walter, Mariusz Walter, wtedy prezes TVN-u, zaproponował z moim udziałem w tych Barze Śląskim, jak to, nie wiem czy pamiętasz, Gąsowski, Wojciech Gąsowski, ja, jak wziął w tej taksówce, nie? Pamiętam. Wojciech Gąsowski, czy ten aktor? Nie pamiętam, minymy. No też nie wiem,
Tak, ale tam chodzili mu traktory, mu po Warszawie z nim jeździł, tam takie robili se jaja, że takie coś by chciał robić, ale na Śląsku, z moją gwarą. No ja powiedział, wie pan, panie prezesie, no po co dublować tam taksówka, ja jest zawodu instruktor nauki jazdy, by pan widział, co te blondyny mi w tym aucie, no i to zajarzyło. Nauka jazdy, 2 lata, nie, czy takie były edycje po 14 odcinków. Jak się skończyła nauka jazdy, zadzwonili wtedy ze Świętej Wojny, zaproponowali. No i potem już poszło. Potem były filmy fabularne, Angelus, epizody w różnych filmach Jazzgi, Barburka. No i filmy Genka Kluczniuka. To... najbardziej znany Faroż, ja. Czyli Myzów. Widzisz, dobrze, że godasz o tych śmiesznych rzeczach, o maratonie uśmiechu, bo my się teraz obejrzymy taką śmieszną pieśniczkę, a za chwilę wrócimy i będziemy jeszcze godać o tych filmach. Masz kita, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. No gryfniszu, gryfniszu, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. Sobota na tańcztuba. Kaj karusy z lipstami, cudzamy tańcują. Ura przyszło bez grybno dziocha. Kastelnych bo i sztartłe i godać. Masz kyta, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. No grybniejszo, grybniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. Dziocha jaki ruzy blumy, co blendruje tak jak gorko klara pes. Gowie szumni umia już godać. Chycają mi sztart na pedrować. Masz kyta, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. No grywniejszo, grywniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, aj, jo cię chyca. Teraz kierychtujcie się dziołuchy i karlusy. Jademy tu samym razem. Rajza, rajza! Startujemy! Masz kyta! Masz kyta, być bez ciebie jokojfna. Pod lasem myśli o chłopcu młodym swym, czy ją pokocha i teraz będzie jej. Tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Wielką radość da. Tańcu śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da. Tańcu śpiewaj całą nockę do białego dnia. Wielkie pragnienie spełnione, chłopiec do serca tuli ją.
to ten jedyny i teraz tylko jej. Tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da. Tańcy, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da. Tańcy, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Wielką radość da. Tańcy, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da. Tańcy, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej. On pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da. Tańcy, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Fajne są te pieśniczki, ale prawda? Ale no bomba, to jest śląskość, to jest to, skąd ja pochodzę, wiesz, to jest moja tradycja rodzinna. Super. Jedna pieśniczka właśnie była o tym, że ty mu te szczęści Kaś tam jest, czasem mu trzeba pomóc. No i ty, widzisz, tyś pomogł temu szczęściu, bo tyś jest rychtyk, instruktor nauki jazdy. To jest twój zawód. Tak, to jest mój zawód. Długo żeś był instruktorem, nim żeś zaczął ten program kręcić? Wiesz co, nie wiem, to był 97, to już był 90, tak, w 95. W 95, czyli już żeś jednak ja, trochę... No. Z tym, że w tej chwili już nie jeżdża, od 15 lat, bo jak się zaczął serial Nauka Jazdy, tak się ta moja aktorska kariera, czy powiedzmy kabareciarsko, ja... No, że nie miał czasu, nie, no i w szczelu jeszcze nie miał. Ale na pewno rozmaite rzeczy się tam działy, bo to rychtyk były kursantki w tym, no, to w były, tym programie. To były rychtyk kursantki, wiesz, pytałem się, czy to jest reżyserowa. Tak, tam była ekipa reżyserska, ale co, oni po prostu uzbroili mnie w mikrofony, w kamery, auto, wsadzili i jedź. No i taki jeden odcinek się kręciło 3 albo i 4 godziny, a potem na stole montażowym on się tam wymontował te, które mu pasowały, nie, sceny. Ale była, jak się to przypominam, jeszcze w te upały, no była to harowa, nie? No ja. Z jednym kursantką 3 godziny i drugą kursantką, kursantka czy kursant 3 godziny, czyli 6 godzin w sumie to było przeszło pół dnia, nie, z przerwami. Ja. No jak sobie przypominam w te upały, no ale wtedy człowiek był jeszcze, wiesz, myślę, od młodszy. Ktoś jeszcze dował rady bez większego problemu. Dował rady bez jakichś tam, wiesz, dopalaczy. Ja rozumiem. No i potem przyszła Święto Wojna i rola Alojza. Alojza, no wiesz, powiem ci, Paweł, że w Polsce tak i tak dalej, no zaczyna ta rola Alojza przeważać, nie? Na to. Choć w zasadzie to zależy wszystko, co emitują, nie? Jak są powtórki Nauki Jazdy, no to... To znaczy Nauka Jazdy. A jak były niedawno powtórki Świętej Wojny, to zaś Alojz, nie? Ale no i fajniejsze w tym wszystkim jest to, że nawet kaj przyda, to mi go dają Berci, nie? To ja. I Bercik, ja już nie mam siły tłumaczyć, że jest Alojz. Nie, to jest Bercik, co uczył tych jeździć, te kursantki. Wszyscy wiedzą lepiej. Wszyscy wiedzą lepiej, nie? Ale przecież Bercik jest dużo mniejszy od imię. U mnie to całe 3 cm mniejszy od imię. Ja nie wiem, jak ja to umiem mylić. Obejrzymy się te roski pieśniczka. Ciekawe, czy ci się spodobało i za chwilę się pogodzimy o twoich filmach i o twoich widzach. Dobra.
Całe życie cię szukałam, chyba mi się śnisz. Taka śliczna, taka ładna, aż nie wierzę, że popatrzyłaś prosto na mnie, uśmiechnęłaś się. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. Ciągle nic nie pasowało, coś było nie tak. Życie mi nie smakowało, czegoś było brak. A gdy ciebie zobaczyłam, domyśliłam się. Jesteś moim przeznaczeniem, teraz wierzę, że to był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. Obejrzeliśmy ta pieśniczka, ale chciałbym, żebyś mi powiedział o tym filmie Byzuch, bo to jest nietypowe, bo po pierwsze tak, to jest stricte śląski film, a po drugi kręcony przez Klub Filmu Niezależnego, czyli niewielko produkcja. Ja. I to się bardzo chwali, że ktoś takie filmy robi, a tyś tam grał jedna z głównych ról. Tak, no ta rola tego Faroża, nie? Jako, wiesz, trochę i kontrowersyjno, ale nie tak całkiem do końca, no jako życiowo, no. Wiesz, tyś już mnie ustosamiają, nie? Mhm. Czy z Niemiec, a głównie ten film robi karierę w Niemczech. Nie? Ja wierzę. Nie obraził się żaden, pozdrowił wszystkich, co oglądali teraz w Niemczech. No, ją kabaret grał Kaś już w jednej dzielnicy tutaj Rybnika, już nie wiem gdzie to było, Pioski, co ja, takie, Pioski. Coś no, takie, no, ja. A Gienek tam grał z zespołem, nie, no i po występie go dobrze zamierzał taki film kręcić, ja tam już miał jakieś doświadczenie z Angelusa, czy ze Świętej Wojny, czy z Nauki Jazdy. No oczywiście tu nic nie zarobisz, a jeszcze ewentualnie musiał coś dołożyć. Ale fajna ale zabawa. Scenariusz, nie? Gienek musiał zobaczyć, przeczytać scenariusz, bo wiesz, żeby to tak. No i mi się to spodobało, nie? No i tak zacznijmy. No, pierwsze zaczęło jak przed wojną, nie? Od tego się zaczęło jak przed wojną, no bardzo fajnie. No i potem już poszła msza, Byzuch 2. I co to jeszcze ja tam mówię? Kant Pol, no, ja. O tych szofy. To też super film. No i tak się to właśnie zaczęło. Na kabarecie, ja występował jako kabareciarz, a on tam grał i tak się zgadzamy. To obejrzymy się teroski fragment filmu i zaroski do was wracamy. Toż powiedz jedno mi, jak to było z tym urzędem górniczym? To już było za nowego dyrektora. Chopie, to wtedy, teraz no to jest wesoło, wiesz, ale wtedy
pełne galoty strachu wszyscy. Zresztą dobrze wiecie, chłopy, że jak urząd miał przyjechać, od dyrektora do robotnika na dole, wszyscy trzęśli galotami. Ha, pamiętam. Wtedy mieli wszyscy liścik pełne galoty strachu. Byś wiedział, jakby była trowa na dole, to by ją wszyscy malowali na zielono. Ale czas. Tak, i na choćby wojsku ta trowa malować. Słuchaj, kiedyś wyjeżdżam na bierch, przychodzę do cechowni, telefon od dyrektora. Dajcie mi Alberta Kowalskiego. Tak, proszę. Jest tam blisko Albert. Dajcie mi na go. Albert, telefon! Dobiej. Ja? Tu. Nie przedstawił się. Albert Kowalski. Dyrektor. Tak jest, panie dyrektorze. Albercie, jutro masz gościa na oddziale. Tak, jutro. Urząd Górniczy. Tak jest, tak, wszystko gro. Przygotuj oddział na Białodrogi, Wągiel Czorny. Tak jest, panie, tak. I wszystko szczęśliwie ma być. Tak, do widzenia. Jutro urząd. Taki srogi transatlantyk przypływo do portu, flazuje celnik, idzie do pierwszej kajuty, do drugiej, do dziesiątej, kontroluje, wros w jednej, siedźwy, że otwierają, siedzi taki chłopek. Ten celnik się pyta, ma pan coś do oclenio? On go, no proszę bardzo, ten celnik otwiera pierwszą walizkę, same dolary, walizka dolarów. Drugą walizkę otwiera, same złoto, normalnie fol złota. Trzecią otwiera, fol narkotyków. Ten celnik tak zagląda go do tego pasażera, to jest od pana? A pasażer go do nie, to jest od pana, moi jest w ładowni. Teraz, kiedyby mieli niespodzianka, bo mało ludzi wie, że oprócz tego, że go do żywice, masz program kabaretowy, że występujesz w radiu, toś ty też nakręcił swoje teledyski. No nakręcił, ja, znaczy ja dwie płyty wydał, ale tak są do siebie, bez tam... wiesz, oficjalnych, jak się da, za X, tak, są do siebie. Swoim sumptem po prostu. Tak, tak, jedna grupa, a każdy mój zespół się nazywał Bruk. Czemu Bruk? Bluesowo-rockowe ugrupowanie kabaretowe. No i bardzo dobrze. I tam dobrze. W zasadzie od ilości lat, tam się zmieniali ludzie, wiesz, jedni nie mogli, drudzy mogli, ale zawsze to był Bruk i o tam optował taką bardziej muzyka. No, z moich młodzieńczych lat, czyli coś tam pod Pink Floydów, pod Deep Purple, ale łagodnie, taki bardziej, wiesz, jak... No, ale mimo wszystko ludzie wolą hajmaty. Ludzie wolą... No i zrobił przy okazji dwa teledyski. Jeden teledysk nazywał się Kobiety Mego Życia, czy kobiety, tak? No, tak są tam w radiu, też go puszczą, ale teledysk, a drugi jest, patrz, Czarny kwiat. Śląsk porównał do czarnego kwiatu, czy go zdepczą, czy zerwią, czy go będą chronić, no o. To obejrzymy się teroski, te dwa teledyski i muszę się pochwalić wszystkim widzom, że to będzie premiera tych teledysków w naszej telewizji. Zapraszamy. Melodie takie, które koić mogą czarny
kwiat, czarny kwiat, czarny kwiat, czarny kwiat. Radość wielką może dać, ulotny jak nadzieja, czarny jak rozpacz, czarny kwiat. Chciałbym wiedzieć, czy nie lepiej zerwać ten kwiat, zanim go zdepcze, czarny jak diabeł, czarny ten świat, czarny ten świat. Czarny ten świat, czarny świat, czarny świat. Jaka tęcza ochroni ten kwiat? Tęcza na dziś, nie czarna jak wiatr, nie czarna jak ten świat. I wiem na pewno, jakie nasiona sieje ten kwiat. Nie marne jak lament, lecz czarne i twarde jak diament. Kobiety w życiu miałem, dla trzech kobiet oszalałem. Kocha mnie z nich bardzo każda, droga ze mną im niestraszna. Nie wybieram krętych dróg, wziąłbym wszystkie, jakbym mógł. Ktoś mi powie, że to pech, tak przez życie iść we trzech. Trzy kobiety, serce jedno, dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Trzy kobiety, serce jedno, dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Lament, wrzaski i oklaski, codzienności to potrzaski. We dnie, w nocy i wieczory prześladują mnie te zmory. Kopaleczkę tygodnika znowu amet się wymyka. Są już śmieci wyniesione, mąż ma zawsze być przy żonie. Trzy kobiety, serce jedno, dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Trzy kobiety, serce jedno,
Dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Mam za swoje, lecz ja wyznać się nie boję. Te miłości to nie plama, bo to wnuczka, żona, no i mama. Czy kobiety serce jedno? Dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Czy kobiety serce jedno? Dla mnie to jest życia sedno. Dla mnie to jest życia sedno. Kobiety, serce jedno. Muszę ci powiedzieć, że fest mi się podobały te pieśniczki, wiesz? Myślę, że no cieszę się, Paweł, mi się twoje piosenki też podobają. No a od Ojca Świętej Pamięci Józka, no to już nie to... Ale jeszcze trochę popracujesz i szlagniesz ojca. Ja? Tak coś czuję. To widzisz, dobrze, że o tym godosz, bo mam właśnie w ręku naszą pierwszą płytę, kiedy była wydana jeszcze za życia taty. Oczywiście przypominam, że wszystkie płyty te śląskie możecie się kupować u nas w Szkolaku, w Rybniku przy ulicy Kościelnej. Ta płyta też tam jest do kupienia. Będziecie ją też mogli oczywiście wygrać w naszym konkursie w liście szlagierów po śląsku. I dobrze, żeś godał właśnie o tym, bo mam taką pieśniczkę pierwszą z pierwszej płyty o śpiewających trąbkach. Znosz ją? Aha, no jasne. Powiem ci szczerze, tata czy Józek przyszedł do mnie z tą piosenką, żebym mu ją przetestował. Jak mu się to podobało, a to jeszcze nika nie było, ale to jakoś mi się po Świętej Wojnie, jednym odcinku spikli, a do mota tak gorąco, pójdź do auta ją przesłuchasz. No to jest hicior, nie? To będzie hicior już. No to zaglądamy. Zaglądamy. Jademy. Śpiewały, a my se razem tańcowali i do oczu się dziwali. Jo widział w nich swe szczęści, było mi jak w niebie. Pamiętam to, bo do dzisiaj wspominam cię, aż wydą trąbki nam, tak pięknie śpiewa. Że miłość w sobie możesz, aż
dobrze pamiętam to, jak nom tak pięknie trąbki grały, a my razem tańcowali. Nie ma już twoich oczu, nie ma przy mnie ciebie. Pamiętasz to? To dla ciebie pieśniczka ta. Aż wydą trąbki nom, tak pięknie śpiewasz. Pieśniczka, co ją dziś tak dobrze znosz. W te piękne oczy te chciałby się dziwać i widzieć w nich, że nastrojowo się robi przy tej ale pieśniczce. Ale bardzo fajno, super. Wiesz, ja ci powiem, nie żałuję, że ty przyszedł pan. To dobrze, że nie żałujesz. Dobro, kawa, fajne piosenki, miłe towarzystwo tu twoje, wiesz jak. Bardzo się, fest się cieszę. Myślę, że jeszcze do nas przyjdziesz. Nie? Znaczy, nie ja bym wolał, żebyś ty teraz do mnie przyszedł, panie. Do twojego programu. Do mojego programu Fest Party w radiu od 5 lat teraz. Prowadzę radio w Gliwicach, także bardzo mi by było jako rewizyta, rozumiesz, bardzo zaproszę chętnie. Cię już, rosę pogodą mnie. A kawa też tam mocie tako dobro? Kawa ja robię. No cóż, to na pewno. Także bardzo, bardzo cię panu zaproszę. Oczywiście zaprosiłbym cię jeszcze do Grzegorza Stasia Głowi w sieci, ale tam nie idzie cię zaprosić. No nie ja. Do ciebie, ale żadnego, nie? Chyba, że ta sieć jakoś większą, wiesz, zrobiła, to wtedy by da wyłapywał tam też gości, no ale to musi odgórnie przyjść jakieś potwierdzenie. Także widzisz, ja nie lubię przegrywać. Tyś mnie zaprosił dwa razy, a ja cię ino roz, bo pamiętam roz, żeś mnie zaprosił, to chyba było z 6 lat temu. Jakieś Polak tam, wiesz, okaj się to ta siedziba mieli. Ja, jakieś fabryce, 6-7 lat temu. Było tak no, kiedyś. I dzisiaj drugi, a ja cię ino roz, nie? Ja. Także musi być 2-2, bo ja nie lubię przegrywać. Będzie 2-2. Bardzo się cieszę, że mnie zapraszasz. Myślę, że nasi widzowie też z nami bydą, a ja mam jeszcze do ciebie Gieszyn, wiesz? Ty lubię Gieszynki. To, a dokładnie to jest do twojej wnuczki. Za chwilę dostaniesz drugi balonik od firmy Berger. Kiero nas tu tak pięknie gości. No naprawdę to, wiesz co, ja dostał lepszy prezent, ale ten też się cieszę. Też ci się podoba. Ja, no bo od nich dostał wszystko, nie? No wiem co. No, dobrze, dostałeś dobrze pojeść, dostałeś piękny balonik. Nasz program już pomału dobiegł końca. Na pewno się jeszcze będziemy widzieć, na pewno nasi widzowie też będą zapraszani i przed ekrany, i przed radio odbiorniki. Przypominam, że jutro oczywiście o tradycyjnej porze lista szlagierów po śląsku na Kiero bardzo serdecznie zapraszam, a w niedzielę jak zwykle o 18, o 6 na wieczór szlagiery i wice. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich, pa!